Cześć wszystkim! To może ty zacznij. Cześć wszystkim, tu znowu Takumi, a razem ze mną jest... Płonio 7. Witam. Kontynuujemy nasze zwiedzanie jaskiń koboldów Neverwinter Nights. Witam cię! Tak. No gdzieś tutaj rezyduje smok. I szef jakiś, znaczy wódz. Wódz koboldów, który ma perło władzy. Tak, i jest bardzo zły, ponieważ nie słucha się wodza skoczków, a wodza koboldy skoczkowie skaczą, żeby duszy kłas. Tu jest droga do mistrza. A, najpierw ten północny pokój, dobra. Mamy jeszcze jedną odnogę niesprawdzoną. Na południu. A, czekaj, pułapka. Pułapka, czy mogę ją zabrać w końcu? Chcę uzupełnić mu. Zostaw moje pułapki. Krytyczny błąd. Dobra, tak. Trafienie krytyczne, jeden obrażeń. Spróbuję otworzyć zamek. O nie, sukces nigdy nie będzie możliwy. Jak mógł się krytyczny błąd wylasować? O, no, nie wyrzuciłeś jedynkę. Bełty. Ile masz toreb? Znalazłem jedną albo dwie. To ile masz? Mam dwie przy sobie, to jedną znalazłem. To weź jeszcze tutaj, bo ja mam trzy już łącznie. O, mikstura jasnego umysłu. Po co mi jasny umysł? Ja wezmę. O, tu jest rapier, bełt i krótki miecz. No, szmelc. Możesz powierzchowne rany na mnie rzucić. Rozdajemy zbroję. Okej, dzięki. Piszą, że pełnia zdrowie, ale widzę, że mnie oszukują. Kiepsko zakrąglają. Okej, tu jest... To jest do tym Forara. Droga. Ale tutaj mamy jeszcze jedną odnogę na wschód. Która nie została przez nas tak zaprowadzić do wodza. Poza tym są tu jeszcze drzwi na południe. Drzwi wyglądają jak z Hobbita. Drzwi wyglądają jak drzwi do wodza. A? A tu są wilki. Drzwi zamknij. Czekaj, ustawię pułapkę. A, zostawiłem na drzwi pułapkę. Czekaj, muszę ją zabrać z drzwi. Nie. Spróbujemy je namówić do otwierania drzwi. A! Zadziałało. Nice. I jeszcze szamana trafiło. A nie, szaman uleczył się. Leczy. Bierz go, bo śnieżny wilk mnie zabija. Szana mnie zabija. Pomocy! Strzelam do niego. Masz mikstury? A nie, uciekać! Ja go zatrzymam. Hej, ja się leczę torbą. Szybko, 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 bo idzie tu. O, on się no nie. Okej, strzelaj w niego, może go załatwimy. O nie, nie załatwimy, uciekać! O nie, zamroził mnie. Prawie. Super. Zmroziło mi mózg. Okay. Hej, level up! Jej! Weź cofnijmy się na odpoczynek i level up. Dobra, co mam miałem brać? Co? Ty też awansujesz? Tak. Najpierw level up, potem odpoczynek, tak? No to ja kontynuuję ścieżkę Barda. Nie pamiętam, jaki miałem plan na tą postać. Się zastanawiam, czy bardziej mi się Bard utrzyka teraz opłaca wziąć, czy... Nie, muszę wojownika wziąć, bo będę miał karę do doświadczenia. No, muszę wziąć wojownika. Dobra, zręczność plus jeden. Perswazja u mnie. Koncentracja, dyscyplina.
Dyscyplina się chyba mi nie przyda, nie? Bo nie mam jakichś atutów bojowych. Dyscyplina jest do obrony przed różnymi umiejętnościami. Uodparnia, no to się przyda. No, na przykład przewrócenie i tak dalej. Dobra. Albo mogę też blef wziąć. O, mam dodatkowy atut. Dobra, to wziąłem sobie do pogadanych rzeczy. Zaklęcia drugiego poziomu. Mogę się oduczyć? Mogę się oduczyć. Przywołanie istoty 1. Wezmę przywołanie istoty 2. Co na to miejsce? Zbroja maga na przykład? Magiczna broń? Dobra, ja wezmę walkę dwiema brońmi. Może mniejsze rozproszenie. A tutaj... Niewidzialność? Niewidzialność może się przydać. A czekaj, a co masz jeszcze do wyboru? Dużo czarów do wyboru. Ciemność, cisza, jasny umysł. Te wszystkie bufujące zaklęcia. Siła byka i tak dalej. Tak, siła, zwinność. Leczenie średnich ran. O, to. To się na pewno przyda. Dobra, to już wszystko. Przywołanie istoty 2 i leczenie średnich ran. Okej, okay. Na razie będzie okej. Okay. 7 punktów wytrzymałości. Oduczone zaklęcie przywołanie istoty 1. Atut pieśń barda. No to zarządzam odpoczynek. Okay. Nie mogę. Za blisko wrogów. Ja się tutaj przespałem. Gdzie? Gdzieś tutaj. Na tym szkielecie? Gdzieś tutaj właśnie. Dobra, będę chodził. Działa to w ogóle? Ma już oburęczność? Mam oburęczność. Bez sensu. Wziąłem oburęczność przed walką dwiema brońmi. Znalazłeś jakieś miejsce? No nie mogę. O, mam tu. Okej. Okay. Ja wziąłem walkę dwiema brońmi, co mi plus 2 dało do obu rzutów na atak. No, jako że jesteś wojownikiem, to często sobie dobierasz atuty. Ja z kolei jeszcze nie. Dla mnie tylko klasowy. Pieśń barda. Mogę już zagrać 8 razy na dzień. Super. Okej, okay, co bierze? Bijemy najpierw adepta czy adepta? Ja tego po lewej biję. Możemy rozłożyć obrażenia, żeby próbować przerwać im zaględzie. Albo zabić kogoś. Ha! Albo zabić wszystkich. Ja ich załatwiłem. Super. Rozbroiłeś pułap. Chciwiec. Tak ja bym był rozbroił. Niepowodzenie. Przerwałeś mi. Ups. O, 4 obrażenia. O. Mikstura leczenia lekkich ran wezmę. To ja zidentyfikuję. O, wycena. Chyba ja tu robię handlowanie, to sobie je założę. Może wziąć to ty pierścień. To wezmę też leczenie średnich ran, co ty na to? Antidotum też możesz wziąć. Okej. Okay. Myślę, że jeszcze spotkamy jakichś trucicieli. Szczątki. Torba uzdrowiciela. Ile masz? Ja mam 2. Zużyłem teraz jedną. To wiesz. Uwaga, otwieram drzwi. Strażnik. Mogą się obrazić za to chyba tego Tak, to ten wódz, którego szukaliśmy. Aha. Ty włazić w moje jaskinie i zabijać moje koboldy. Ja mieć tak długie zęby, że ci nimi wygryźć gardło. Ty teraz zginąć. O, koniec. Czekaj, to ja łyknę sobie miksturę korowej skóry. Tak, właśnie czekam na te rzeczy. I czy coś jeszcze by rzucić? Może mogę sobie oblicze ducha jeszcze rzucić, może się przydać. To rzucę sobie. Okej, okay. Dobra. Spróbuję przywołanie istoty 2.
O, nie zagrawał się. Okej, okay. Skoro no. tak można. Co, walczymy z nimi? No, dawaj. A, nie zagrawał. Okej, okay. Tyle jeżeli chodzi o wodza. Ten monstrualny dzik dostaje niezły łomot, ale od tego jest. Da, ma wsiąkać obrażenia. No, dobra, łatwo poszło. Byliśmy przygotowani. Maczuga. Może niepotrzebnie zużywałem to oblicze ducha. No cóż. Mikstura szybkości. Mikstura kociej zwinności. Zostawię ci tą miksturę szybkości. Okay, może zechcesz się szybciej postarzyć. Okay, korową skórę sobie wziąłem. Berło wiedzy, narzędzia złodziejskie, diament. O, rozchorowałem się. O, sztylet plus jeden. Podaj mi. Czekaj, jeszcze zobaczę. Ja mam sztylet Xanosa. To mi się przyda, sztylet plus jeden. Czekaj. Dobra. Berło skoczków, berło wodza zabrałeś? Tak. No. Pytanie, czy mi by się przydał właśnie... sztylet plus jeden. A, no dobra, dobra. Dobra. Dzik właśnie otworzył skrzynkę. Super. Ta tarcza, którą teraz noszę, blokuje lepiej niż ta wielka, którą miałem. Mam też pierścień ochrony plus jeden. O, i zwiększa mi KP, super. To sobie go zatrzymam. No ja obecnie mam zmniejszoną zręczność. Więc moje KP cierpi na tym, ale dwa odpoczynki powinny załatwić sprawę pomniejszone. Ostatnio jeden odpoczynek. Miałem zmniejszenie kondycji chyba po tej naszej pułapce. Ojejku. Coś cię teleportowało? Nie, chciałem odpoczynek. Aha, i wysłało przywołańce. Okej, wyzdrowiałem. Chyba sweet spot znalazłeś. No. A, za daleko. Ja. To co, gadasz z mistrzem skoczków? No mogę. Myślę, że i tak z nim nic nie utargujemy poza otwarciem drzwi do Tymorfa. Do smoka. Do mistrza. Czy to jest to berło? Proszę. Jep, jep, mieć berło, bla, 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 teraz ci pomóc. No. Gonimy go. No, tyle to nawet ja potrafiłem powiedzieć. Będziemy mogli zaobserwować, jak pracują skoczkowie. Tak sądzisz? Tak sądzisz? No. Super. Zniknął. O, zniknął. Tu są. Mistrzu skoczków, zarządzaj. Gotowy na skok? Tak. 200 doświadczenia za to. Ha! Super. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Okej, okay. To też opowiedzieć. Stało się. Stało się. Jaskinie smoków. Okej. Okay. Kobold lodowy ogar. Ojej.
Coś mi nie chce strzelać. No, tak lepiej. On mi też nie chciał strzelać, ale to chyba dlatego, że miałem nóż wyjęty. Aha! Aha! O, ja mają specjalne ładnie. Bełty kąsającego mrozu. A i tak pewnie nie będę z nich celowo korzystał. A same mi się włożą. Wystawisz na później. 5 sztuk? Nie. Yeah. Tu może być więcej. Ups. I pułapki. Ja się prześpię. Nie wiem, czy się prześpisz. A teraz to nie, chyba, bo jest nie zamrożony. Jestem sparaliżowany. To teraz się prześpię. Nie, wrogowie w pobliżu. A. Załatwmy to. Okej. Żeby nas nie załatwili. To czekaj, może... O, tylko jeden kobold. Co to dla nas? Aha! Aha! No chyba trafiłem w ciebie. Nie, Vermintide Knights chyba nie ma. Friendly Fire. Tam mnie trafił. Możesz sprawdzić odpoczynek, a jak nie, to będzie leczenie. Magią. Nie mogę. No to cię leczę. Lord. Ej, dzięki. Jeszcze trochę. Więcej bełtów kąsającego mrozu. Jeszcze trochę. Możesz się dozbroić jak chcesz. No i cię nie wymaksował. Założę zbroję, póki pamiętam. Mhm. Super. Przydaje się w walce i w ogóle. O! Biją. Biją. Mocno. Za 3? Za 7 mnie chyba ubili. Za 3. Zmienił agro. Muszę zdecydować. Dobra, teraz już przydałoby mi się leczenie. Nie mogę zdjąć zbroi podczas walki. Okej, okay, już koniec. Okej, okay. To jest sweet spot. Może nie, po prostu pewnie wyczyściliśmy te okolice. I stąd to wszystko. Dalej się migam na niebiesko. U ciebie też? Nie. A u mnie tak. Spoko. Tylko czasami chodzisz do tyłu, a ja teraz cały czas szedłem. Okej. Okay. Uwaga, wchodzimy. Kobold lud... Możesz się ruszyć? Nie, nie mogę. O kurde. A! Jest, super. Trzeba uważać. Ale nie możesz wyjść z drzwi. Te drzwi... Nie. Te drzwi są niebezpieczne. Okej. Okay. Już. Myślałem, że tylko to po mojej stronie jest, ale jednak. To się wydarzyło. Tak. Przygody. Podróże pod teksturkami. Okej, okay, torba. Plus jeden. Pierścień i floryt. Pamięte? Tak, wszystko. Okej, okay, kolejne drzwi. Uwaga, przygotować się do wejścia. 3, 4, wchodzimy. Nie, czekaj. Tu widzę, idą na nas słowo. Okay. I wyszedł. Aha. Załatwię tego, już idzie tak na pomoc. Tego bij! Bij, zabij! Aha! Już w końcu zaczynam zadawać jakieś obrażenia wręcz.
Okej, okay, lekka kusza. Czekaj. Nie ma to, że nie pułapki? Nie ma. Okej, okay, kolejna torba. O, średnio pułapka lodowa, fajnie. Tam nic nie ma już na styku. Były tylko bełty konsumpcji gombrozu. Okej. Okay. Ten most wygląda trochę jak pułapka. To, co pojawiło się właśnie na mapie. Ale jest tu też jakiś obiekt z ogrodą z wołami, który prawdopodobnie można wykorzystać w jakiś sposób. Mhm. Krąg zamrażacz. Wiemy? Mhm. Auć. O, przywalił. Okej, okay, tam jest jakaś pułapka. Widzisz ją już? Nie widzę. Okej, okay, to nie wchodź tam na most, bo jest pułapka przed wejściem. Mogę mu coś zrobić jakoś? Jak to jest pułapka, której pewnie nie można rozbroić. Mhm. Więc po to są te tu woły, żeby one tym się zajęły. Ale mi wycisk. Będzie. Wycofaj się trochę, daj temu. Okay. Nie mnie! Ciku, bij! O, ucieka, nie, zostań, ona z pułapki wciąga. Ucik. Okej. Okay. Nie otwierać, zwierzęta mogą wpaść w szał. Możemy odpocząć? A tak. Ubiegły. Podanie, udało ci się uniknąć startowania przez stado bydła. Fajnie. Super. No to wejdźmy do środka, może coś będzie. Kto by pomyślał, jest. Kości. Bełty, mikstura leczenia poważnych ran, którą ci zostawię. Mhm. A średnich sobie wezmę. Okej. Ciekawe, czy koboldom udało się uniknąć stratowania przez stado wołów. No, mam nadzieję, że nie. Nie, biją się tam z czymś. No, zabiły klonka zamrażacza. O, biją nie! Biją się z naszymi wrogami. Klonk! O, lekka kurza plus jeden. Ja mam ciężką kuszę. Plus zero. No nie mnie! Co ja ci zrobiłem? Łuk wyciągnij. No właśnie. Tracisz agro. O, wół biegnie. O, wół go zabił. No nie. Zabrał ekspy. Za klonka też nie dostaliśmy nic pewnie. No. To sprawdzę, co miał ewentualnie przydać. Pewnie bełty. Nie, miał złoto. Lodowe ostrze klonka. Krótki miecz. Premia do obrażeń zimno. O, wezmę sobie. Dobra. Wcześniej używałem z miecza tej Dorny. A co on miał? Potężne trafienie krytyczne, jeden punkt obrażeń. Rzeczywiście potężne. Dobra. Jak na krasnoluda, dobrze. Dobra, to ja wezmę sobie to lodowe ostrze i sztylet plus jeden. Gdzie ta kusza? U klonka. A. Tam nic nie ma. 1k8 premia do ataku 1. Przeciwko 1k10. Ale premia do obrażeń też ma pewnie plus 1. Więc... Nie, mój nie ma.
No 1K8 plus 1, plus 1, tak? No tak, No. 1K8 plus 1. Więc ja bym... Właśnie się opłaca, właśnie. No. Tylko coś trzeba wyrzucić. I możemy lecieć. Dobra. Niedźwiedź polarny nie żyje. Ojejku, co go mogło zabić? Woły nie żyją. O, smok, uciekać. Nie, to jest mistrzu. Z nim się da dogadać. O, idzie do ciebie. Do ciebie. Spostrzegawczy. Człowiek, jesteś mężczyzną, czyż nie? Jesteś Timo Farrarem, tak? A więc znasz moje imię, tak? To ciekawe, czyżbym stał się aż tak sławny tam na powierzchni? Może przybywasz tu, by oddać mi cześć? Pewnie nie. Tacy jak ty rzadko darzą nas szacunkiem. Oczywiście, za dawnych czasów sprawa wyglądała zupełnie inaczej, ale to zamierzchła przeszłość. Niech no pomyślę. Minęło już trochę czasu, odkąd po raz ostatni widziałem człowieka. To dziwne, jeśli wziąć pod uwagę tempo, w jakim się mnożycie. Co my tu jeszcze mamy? Widzę, że ktoś jeszcze ci towarzyszy. Bardzo interesujące. No dobrze. Takim ty właściwie jesteś, mała, ciepłokrwista istotko. Zakładam, że jakimś rycerzem z potężnego królestwa, ale lepiej się będzie upewnić. Perswazja blef, że jestem potężnym magiem, lepiej się strzeże. Jestem bardem, jeśli musisz wiedzieć. Ach, niech będzie. Czyżby? No świetnie, bo tak się składa, że bardzo sobie cenię bardów. Muzyka, poezja, ciekawe opowieści. Wszystkie te rzeczy wspaniale umilają długi, smoczy żywot. Skoro jesteś bardem, może zaśpiewasz dla mnie jakąś pieśń? Coś, co podniosłoby starego smoka na duchu, Przydałaby mi się odrobina rozrywki. Pieśń, bardzo chętnie. No, no, trudno ci odmówić zdolności. Wspaniała pieśń. Jakże odmienno tej nędznej namiastki rozrywki, którą mi tu serwują. Proszę, weź to! Potraktuj tę błyskotkę jako wyraz wdzięczności wielkiego miłośnika Co sztuki, dostałeś? dobrze? Rękawice, ale jeszcze nie wiem, co to. Postępowanie to nie. Nie. O, jest tutaj niezidentyfikowana. Później Okej. się tym zajmę. Bo jest zbyt małą wiedzę posiadam, by wiedzieć, co to. No dobrze, dość o mnie. Teraz powiedz, co cię do mnie sprowadza. Przecież nie jesteś tu przypadkowo, prawda? Przyszliśmy cię zabić. Chcę z tobą porozmawiać o Dikinie. Jest taka opcja, prawdę mówiąc, mam cię zabić. Ale chyba nie jesteśmy dość silni, żeby pokonać skalę wyzwania nie do pokonania, posiadającą zmniejszenie obrażeń. Zmniejszoną niewrażliwość na obrażenia zimno. Ognistych obrażeń chyba nie mamy. Co to dla nas? Niewrażliwość paraliż, niewrażliwość itd., itd. Co to Zwiększona dla trudność nas? na zaklęcia, prawdziwe widzenie, więc oblicze ducha też nie pomoże, jeżeli jeszcze masz jakieś. Nie, zużyłem. Chcę z tobą porozmawiać o Dikinie. A, Dikin, mój najwspanialszy eksperyment. Nie uwierzysz, jak trudno jest wbić cokolwiek do tych małych koboldzich główek. Z początku myślałem, że ten malec nie jest w stanie nauczyć się niczego. Nic, tylko płaszczył się przede mną, wołając: Mistrzu, mistrzu! Z czasem jednak poczynił zadziwiające postępy. Zapewne spotkaliście gdzieś na powierzchni, czy tak? Powiedz, gdzie on się teraz podziewa? Wysłał nas, żebyśmy ciebie zabili. Jak bardzo zależy ci na tej informacji? Możemy go oszukać, możemy mu powiedzieć, albo możemy otwarcie mu powiedzieć, że nie powiem. No i tak nie wyjdzie z tej jaskini, to po co mu to wiedzieć? Jak bardzo zależy ci na tej informacji? Nie bardzo, jeśli nie chcesz mi powiedzieć, trudno. W końcu i tak znajdę tego malca, to dla mnie żaden problem. Ale zdaje się, że mieliśmy o nim porozmawiać, czyż nie? No więc słucham. Dikin chce, żebyś zwolnił go ze służby. Ach, biedny Dikin. Jak na małego kobolda ma bardzo duże aspiracje. Niemądre aspiracje, bez dwóch zdań. Żałuję, że pozwoliłem mu wyruszyć na tę wyprawę. Muszę ci powiedzieć, że cała ta sprawa z artefaktami zaczyna mnie irytować. Tak naprawdę nigdy ich nie potrzebowałem, a ich zdobycie okazało się trudniejsze niż można było przypuszczać.
Tyle wysiłku i co z tego mam? Maskę, której nie mogę nawet użyć. Jaina zełgała o moty tych przedmiotów i o wielu innych rzeczach, skoro już o tym mowa. Sam dźwięk tego imienia napawa mnie gniewem. Co za tupet, co za bezczelność. Jawna obraza mojego smoczego majestatu. Zjedz ją. Próbujesz zrzucić z siebie odpowiedzialność za swoje czyny? Co takiego zrobiła Yina? 2 miesiące temu otrzymałem od niej list. Przedstawiła się w nim i złożyła mi propozycję, której, jak zapewne wiedziała, nie mogłem się oprzeć. Gdzieś w pobliżu miały się znajdować magiczne artefakty niezwykłej mocy, pisała. Strzegł ich jakiś krasnoludzki czarodziej. Wspólnymi siłami mieliśmy go pokonać. W zamian, jak pisała, chciała otrzymać jeden z artefaktów. Resztę miałem zatrzymać dla siebie. Który artefakt chodziło? O posążek wieży, który jest w posiadaniu Dikina. Teraz przypuszczam, że to jedyna rzecz, która miała jakąś wartość. W końcu przystałem na jej warunki. Teraz jednak dowiaduję się, że ta wiedźma ośmieliła się napaść na moje koboldy. Próbowała zdobyć wszystkie artefakty dla siebie. Cóż za chciwość. A więc kłamała, mówiąc, że interesuje ją tylko ten posążek? Nie, nie sądzę. I prawdę mówiąc, nie dbam o to. Widzisz, wysłałem moje koboldy nieco wcześniej, niż to było umówione. Chciałem zatrzymać wszystkie artefakty dla siebie, a ona ośmieliła się zaatakować mnie w odwecie. Sprytne posunięcie, prawda? Chciałem obejrzeć uważnie ten posążek przed przekazaniem go Ina. Z tego, co pisała, można było wnosić, że to jedyny naprawdę wartościowy przedmiot. Jestem smokiem i nie dam się wodzić za nos byle czarownicy. Sam fakt, że zaatakowała moich podwładnych, najlepiej świadczy o jej zakłamaniu. Powiedz lepiej, co ty wiesz o Ina. Skąd mam mieć pewność, że to właśnie ona cię tu nie przysłała? Pierwszy raz to słyszę. Można to powiedzieć. Można powiedzieć, że również nienawidzimy Ina, bo mamy swoje powody, a można okłamać też Timorarara, że Ina chce zawrzeć rozejm. Ale chyba... Nie sądzę, żeby... Nie sądzę, też nie sądzę. Możemy powiedzieć, że o niej słyszeliśmy? Możemy powiedzieć, że mamy powody, żeby jej nienawidzić? A słyszeliśmy o niej? Nie chyba. Czyżby? O, to bardzo dobrze dla twojego zdrowia. My, smoki, mamy takie powiedzenie. Zimna jak stal, słodka jak krew, cenna jak skarb, groźna jak lew. Wiesz, o czym mówię? O zemście, o morderstwie, o władzy? O zemście, o morderstwie, o zemście, co? Świetnie, jako żywo o zemście. Chcę się zemścić na Ina. Zabij ją dla mnie, a nie minie cię nagroda. Dlaczego sam jej nie zabijesz? Ach, dobre pytanie. Cóż, zapewne mogłem to zrobić bez większego wysiłku. Osobiście skręcić kark tej małej wiedźmie. Rzecz w tym, że Ina ma zwierzchników. I to takich, którzy dysponują nie lada potęgą. Wolałbym ich nie wyprzeć. Tak, w razie czego to niech ciebie zabił. Kim są ci zwierzchnicy? Nie mam pewności, a tylko podejrzenia. Mimo wszystko, wolałbym nie nadstawiać karku w tej sprawie. Chyba mnie rozumiesz. A jak niby mam ją zabić? Och, bez obaw, dam ci coś, co ułatwi to zadanie. Chyba nie sądziłeś, że wyślę cię do niej z pustymi rękami. Gdzie znajdę tą Ina? Powiem ci, gdzie jej szukać. Okej, zgadzamy się. Okej. Chyba ze smokiem nie ma dyskusji, przynajmniej nie w tym momencie. Jak miło to słyszeć. No dobrze, zatem umowa stoi. Proszę, weź ten flakonik z pyłem. Jeśli użyjesz go na Ina, wiedźma będzie poważnie osłabiona. Ten pył nie najlepiej wpływa na jej nietypową fizjologię. Masz tu jeszcze jeden podarunek. Weź ten klucz. Widzisz tę kwadratową skałę obok ściany? Użyj tego klucza, a w mig znajdziesz się na zewnątrz. Okej, convenient. Udaj się na południe stąd, do regionu określonego mianem Wysokiego Lasu. Znajdziesz tam jaskinię gnoli, w której rezyduje Ina. Orientuje się po topologii terenu, wie gdzie jest wysoki las, więc prawdopodobnie kłamstwo o Dykinie, że znajduje się w wysokim lesie, mogło nam się nie udać.
Idź i zrób, co do ciebie należy. Życzę ci powodzenia. Okej, tu gdzieś jest wyjście stąd. Jest kwadratowy głos. Chyba nie ma nic do zwiedzenia na razie. Możemy oszukać tym Forara. Tym Orara, Rara. Czyż to nie moja dzielna, ciepłokrwista istotka? Powiedz, czy zadanie zostało już... Postanowiłem, że to ciebie zabiję. Nie, jeszcze nie. Na co czekasz? Zmykaj stąd, bierz się do roboty. Spoko, to był misklik. Zrozum. To jest jakiś notatnik, ale nie chcę się go czytać. Zgarnąłem trzy. Kwarc, ametyst i szmaragd. To chyba z tego mogliśmy wytworzyć kryształy ogniskujące, tak? Nie pamiętam. W tym notatniku są wspomnienia Timora Rara. Okej. Okay. Fajnie, że ja też mogę przejść. Możesz? Okej. Okay. Świetnie. Atakujemy orków? W następnym odcinku. A, to są orkowie? Nie, nie. Chyba tak, w tej jaskini. Nie. Czy tak, w tej jaskini są orkowie. Dobra, w następnym odcinku wchodzimy tam, mordujemy orków i... Ciekawe, co tam jeszcze się znajduje. I wychodzimy z łupa. Tak, z łupami, bo tak już mamy pełne sakwy łupów. A tymczasem... Może powinniśmy już ruszać. Nie to, do widzenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.